Dzień dobry, witamy Was wszystkich na dzisiejszym live'ie. Jest to live z cyklu Saint-Gobain Life Journeys, czyli inicjatywa grupy Saint-Gobain, żeby pokazać, jak pracują nasi pracownicy w różnych zakątkach świata. Ja się nazywam Monika Kołodziejczyk, jest ze mną Kuba. Witam, nazywam się Jakub Łódczak, jestem kierownikiem do spraw rozwoju produktu i komunikacji w firmie Saint-Gobain PAM. Pracuję w Saint-Gobain PAM od grudnia 2016 roku. Tak, i dzisiejszym tematem naszego spotkania jest rewolucja w digital marketingu w Saint-Gobain PAM. Tak jest. Jest to strategia, którą rozpoczął mój dyrektor Tomasz Fusek. Po tym, jak mnie zatrudnił, opracowaliśmy razem z kolegami z działu marketingowego strategię na ten rok i przyszły, która wiąże się z rozwojem naszych kampanii i naszych inicjatyw digitalowych, w tym Facebook, w przyszłości LinkedIn, obecnie pracuję nad tą stroną internetową. Również będzie nowa szata graficzna dla naszej katalogi i tak dalej. Zachęcamy Was wszystkich także do zadawania pytań Kubie i komentowania na naszym profilu na Facebooku. A Kuba, powiedz, skąd Saint-Gobain PAM? Saint-Gobain PAM był dość dużym przypadkiem w moim życiu, ponieważ kolega znalazł ofertę do firmy Weber, innej co prawda aktywności. Zaaplikowałem, zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, na której spotkałem właśnie Tomasza Fuska, który, jak się okazało, na miejscu pracuje w Saint-Gobain PAM, a nie w Weberze. Był to ruch działu HR-u, który stwierdził widocznie, że moje CV bardziej będzie odpowiadało lub na potrzeby firmy Saint-Gobain PAM, a nie Weber. Dogadaliśmy się, pracuję od grudnia i jest super, jest bardzo ciekawie, robimy dużo fajnych rzeczy. A teraz powiedz, z takim półrocznym Twoim doświadczeniem, co Ci się najbardziej podoba? Najbardziej podoba mi się klimat w pracy i ludzie. Przykładem tego może być chociażby właśnie początek mojej pracy, kiedy w grudniu rozpocząłem, miałem pierwszy dzień. Ogólnie to mam 1 grudnia urodziny, a to był jednocześnie mój pierwszy dzień w firmie. Zostałem przyjęty przez naszych cudownych ludzi od razu tortem w wielkim naszym pomieszczeniu konferencyjnym. I niby ludzie nieznajomi, ale od razu taki gest, więc bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i polecam ludzi i polecam firmę. A powiedz, a jak Twoim zdaniem grupa Saint-Gobain wspiera rozwój zawodowy? Różne są metody wsparcia dla nas wszystkich. Można tutaj rozpocząć od szkoleń, które są może nie gwarantowane, ale można się o nie ubiegać w momencie, kiedy uargumentujesz, że jest to potrzebne. Przykładowo po objęciu Facebooka naszej firmy, fanpage'a facebookowego, zostałem wysłany na szkolenie do Wrocławia razem z koleżanką, gdzie otrzymałem podstawową wiedzę po to, żeby móc prowadzić kampanie reklamowe na Facebooku, żeby być obeznanym z LinkedInem, jak to działa w wersji już pro, wersji korporacyjnej, a nie tej takiej prywatnej. No i dostałem również w pigułce podstawową wiedzę na temat ogólnie social media i digital marketingu. Więc to jest bardzo ciekawe. Również można tu wspomnieć o sprzęcie. Mieliśmy ostatnią inicjatywę, że trzeba było na potrzeby wizerunku firmy Facebooka wykonać kilka ciekawych zdjęć z realizacji, z budowy. Niestety nie mieliśmy w tamtym momencie dobrego sprzętu fotograficznego, ani też programów. Zgłosiłem zapotrzebowanie i otrzymałem dobrej jakości aparat fotograficzny, jak i również odpowiednie oprogramowanie, programy Adobe i tak dalej, i tak dalej. Więc super, fajna sprawa. Firma inwestuje, jak tylko jej się to opłaca i jak tylko widać, że ta inwestycja przyniesie też realne korzyści dla firmy. Super, miło to słuchać. Zobaczmy, czy pojawiły się jakieś komentarze. Mamy trochę osób na wizji, mamy trochę lajków. Dziękujemy bardzo, zachęcamy do dalszych komentarzy i dalszych pytań. A wracając jeszcze do rozmowy z Kubą, jakie ciekawe projekty teraz realizujesz? Obecnie realizujemy projekt nowej strony internetowej w współpracy z działem IT we Francji, ponieważ wszelkie kwestie techniczne są wykonywane przez naszych kolegów z Francji w głównej siedzibie. Ja jestem bardziej odpowiedzialny za uzupełnienie kontentu naszej strony. Mam dostosować naszą stronę pod rynek polski, wsadzić tam różne nasze realizacje razem z dokumentacją fotograficzną,
wszystkie kwestie kontaktowe, jak i również prawne kwestie, jak nota cookies, nota prawna, żeby też nie było żadnych wątpliwości w kwestii prawnej, tak? Mhm, super. Zobacz, mamy pytanie od Ani Petryckiej. Co najbardziej podoba Ci się w pracy? Już to było, co prawda, ale klimat, ludzie, tak? To jest też a propos tej historii jeszcze raz tych urodzin. Również mogę tutaj wspomnieć o targach, które się niedawno odbyły w Bydgoszczy, Wodkan 2017, tak? Gdzie cała ekipa z całej Polski się zjechała, no i na targach, i poza targami było bardzo ciekawie, ludzie są bardzo mili, było śmiesznie. I widać było, że wspólnymi jak gdyby siłami powstało bardzo ciekawe stoisko, bardzo ciekawa koncepcja. Więc w sposób innowacyjny podeszliśmy do tych targów, co sprawdziło się i mi się bardzo podobało i wydaje mi się, że większości odwiedzających również się podobało. Mamy jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób można się stać częścią naszej drużyny? To pytanie do Ciebie. Tak, to pytanie do mnie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony www.sangobain.pl. Tam znajdziecie wszystkie oferty z naszych spółek. Tych spółek jest sporo w różnych lokalizacjach. I ostatnie pytanie do Kuby od Grzegorza. Co najbardziej lubisz w swojej pracy i co było największym Twoim marketingowym wyzwaniem? Największym moim marketingowym wyzwaniem było stworzenie fanpage'a na Facebooku dla naszej firmy, ponieważ nasza firma jest dość charakterystyczna. Jest to firma produkująca produkty żeliwa sferoidalnego. Swoją drogą polecam, bardzo fajny materiał. I ciężko jest przedstawić takie elementy i taką technologię online'owo, żeby zrobić fajne kampanie, żeby zrobić fajne zdjęcia. Ale wydaje mi się, że użyłem tych naszych materiałów i z Francji, i naszych własnych dość dobrze. I to jest jak gdyby, jak na razie przynajmniej największym sukcesem, że ten fanpage działa, rośnie, ma coraz więcej fanów i jak na razie nie słyszałem żadnych negatywnych opinii. Okay. A jakimi projektami, oprócz tego, o którym mówiłeś teraz, zajmujesz się? Oprócz tego strony internetowej planujemy obecnie na pewno profil LinkedInowy. Jest to jeszcze jak gdyby w takim etapie początkowym, ale myślę, że będzie on realizowany i będziemy wtedy jak gdyby dostosowywać profile nie tylko naszej firmy, jakby fanpage na LinkedInu, ale też będziemy dostosowywać profile każdego pracownika. Stąd też najprawdopodobniej czeka nas w przyszłości profesjonalna sesja fotograficzna z fotografem, z wizerzystką i będzie to miało, mam nadzieję, ręce i nogi i będzie to bardzo fajne miało efekt końcowy. I kolejne pytanie, jakie jest Twoje największe wyzwanie? Moje największe wyzwanie, żeby zrobić taką rewolucję w digital marketingu w firmie Saint-Gobain, żeby Francuzi się wzorowali na nas. I tego Ci życzę. Dziękuję. Tak. Co dalej, tak? Znaczy moje pytanie jest, jakie są Twoje plany na ten rok, jeżeli chodzi właśnie i swój rozwój zawodowy i też to, co chcesz wdrożyć w tym roku? Mamy zamiar po zakończeniu pracy nad stroną internetową również odpalić konto na Google Analytics i połączyć to oczywiście z SEO, z Google AdWords, czyli reklamami, czyli z pozycjonowaniem. W związku z tym również będę się starał o szkolenie w tym zakresie dla siebie i pewnie też dla jednej, dwóch osób naszej firmy, żeby tą wiedzę poszerzyć, żeby móc to lepiej robić, żeby dojść do jeszcze większej ilości klientów potencjalnych, przepraszam. No i żeby nasza strona była w odpowiedni sposób widoczna, żeby było możliwe bardzo łatwo ją znaleźć w internecie i żeby to wszystko miało ręce i nogi po prostu. Okay. Zobaczmy, czy jeszcze pojawiły się jakieś inne pytania. Grzegorz pyta się, czy chcemy poszerzyć obecność w social media o inne kanały, tak? Zastanawiamy się nad Pinterestem, zastanawiamy się nad Twitterem, ale na razie nie będziemy się jeszcze deklarować, to jest kwestia jeszcze rozmowy i z dyrektorem, i z innymi osobami z firmy Saint-Gobain, ale nie zamykamy się na nic i jesteśmy otwarci na wszystkie inne możliwości jeszcze. Super. Goni nas czas, więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i wszystkie komentarze i pytania. Na te pytania, na które nam się nie udało odpowiedzieć, odpowiemy w komentarzu już po live'ie. I zapraszamy jeszcze raz na naszą stronę internetową www.saint-gobain.com. Ja również dziękuję i bardzo proszę każdego zainteresowanego osobnika o odwiedzenie również naszego fanpage'a Saint-Gobain Polska. Zapraszamy i prosimy o lajki.
Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.